Znajdujemy się na gali Babilion MMA 6, a ze mną jest niestety przegrany Adrian Kępa. Cześć Adrian. Witam serdecznie wszystkich. Powiedz tak, wiem, że na gorąco oczywiście trudno o tym mówić, ale powiedz, co twoim zdaniem nie zagrało w tej walce, co wpłynęło na werdykt tego pojedynku? No nic, no według mnie wszystko zagrało, jeden mały błąd zaważył, że wpiął mi się za te plecy i moje czarne koszmary się niestety stały rzeczywistością. No. Podpiąłem kimurę niepotrzebnie zamiast bronić obalenia. Chyciłem mu rękę do kimury, wyprostował, wpiął się za plecy i koszmar się roześcił. Czyli gdzieś tam w twojej głowie pojawiał się taki scenariusz, że właśnie tutaj... To był jego jedyny ratunek, tak? Ten parter i gdzieś tam nie skończyć. No. Czułem się od niego mocniejszy w stójce, czułem się mocniejszy w zapasach. Gdzieś tam wiedziałem, że kontrolę też jakąś tam mam dobrą w tym parterze. No bałem się tylko, gdzieś tam desperackim atakiem wejdzie, obali mnie i wepnie się za te plecy, bądź gilotynę, którą też miał w pierwszej rundzie, ale udało się uciec. No. To były dwie rzeczy, których się bałem. Powiem ci szczerze, że dzisiaj, tak jak jeszcze przed nagrywaniem wywiadu wspomniałam, że czytałam opinie wielu specjalistów i właśnie bardzo podobny scenariusz przewidywali, że albo ty go ustrzelisz, albo po prostu on ciebie pokona w parterze, tak jak powiedziałeś, ten scenariusz się ziścił. Dobrze, że wiesz, gdzie popełniłeś błąd i jakie dalsze plany, co planujesz? Pewnie teraz do końca roku odpoczynek? Scenariusz się ziścił i tak jak przewidywali wszyscy, no uszczeliłem go w drugiej rundzie 2-3 razy, każde low kicki weszły jak złoto, teraz kolega ledwie chodzi, także w trzeciej rundzie już byłem mój niestety, no stało się tak jak się stało i trudno trzeba się z tym pogodzić. A co dalej? No niestety dużo straciłem teraz po tej walce, no to była moje 5 minut, niestety nie udało się, no nie przejmuję się tym, mam twardy charakter, także myślę, że podniosę się bez problemu, 2 tygodnie przerwy, święta w końcu, bo od sierpnia jestem w treningu i lecimy dalej, już tam na marzec mam plany zawalczyć, może gdzieś blisko swojego miasta, druga edycja Silesian, Fight Night, także myślę, że tam będę miał miejsce i co, no lecimy dalej swoją pasją. Czyli mam rozumieć, że jesteś otwarty na rewanż? Jak najbardziej. Nawet teraz. Jestem cały zdrowy, mi nic nie mam i nawet nie trafił, także myślę, że teraz by już nie miał szans. Chciałabym powrócić jeszcze, trochę się cofnąć w przeszłość. Widziałam twoją walkę na Silesian Fight Night 1, gdzie właśnie z Filipem Lamparskim daliście naprawdę super walkę i chciałabym zapytać, czy ta walka z Filipem była twoją najcięższą walką w karierze, czy tutaj ta dzisiejsza, czy może jeszcze jakaś inna? So, no każda walka jest, dużo walk miałem ciężkich, aczkolwiek Filip w drugiej rundzie mnie tak uszczelił i obrotnie. Tak, szczerze powiem, że dziwię się, że ty to przetrwałeś. No to jest automat wyrobiony na treningach, tak? Gdzieś tam od razu chytać te nogi i w ogóle. No ale sam się też sobie dziwię, ale poniósł mnie wtedy doping moich kibiców, bo to było u mnie w mieście i naprawdę, no nie mogłem wtedy tego przegrać, walcząc u siebie w mieście, praktycznie u siebie na osiedlu, bo to była gala, hala, gdzie ja praktycznie za takiego małego gnojka latałem i tam po tej hali żeśmy biegali, także no to było moje miasto, moje miejsce i mój czas i nie mogłem tego odklepać wtedy. Dobrze, moje ostatnie pytanie. Paweł Pawlak czy Daniel Skibiński? Sercem za Pawłem Pawlakiem jestem i trzymam za niego mocno kciuki. A rozum? Paweł Pawlak. Dziękuję ci bardzo za... Bardzo dobrzy dwoje sportowców bardzo dobrych i ciężko wytypować naprawdę, ale serce za Pawłem Pawlakiem. Niech po prostu wygra lepsze, ja ci bardzo dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję za wywiad, życzę wesołych świąt i powodzenia. Dziękuję. Do widzenia.